Witam was bardzo serdecznie, ja jestem kolejny film z Bedwarsów, dzisiaj jest z... O? What? Co to za dziwny koleś? Ej, czekajcie, bo coś tutaj nie gra. Gdzie jest w ogóle Sebastian? Sebix, jesteś tam? Sebix, ej, coś tutaj naprawdę jest dziwne. Kto to jest? Halo? Halo? Kim ty jesteś? Ebony Maw. Ale ja ciebie nie znam, bo nie wiem, gdzie ty w ogóle jesteś. Ja? Co? No? Jestem w ciele Sebixa. Ale co ty z nim zrobiłeś? Przejąłem jego stan. Jaki stan? Zabrałem jego ciało i przemieniłem się. Ale czekaj. Ty nie jesteś przypadkiem postacią z Avengersów? Jestem. To świetnie, ale wiesz co, powiedz mi jedną rzecz. Jaką? On się dobrze chociaż czuje, bo wiesz, no jesteś jego ciele, no to nie wiem, jak on może się czuć. Chyba trochę ucięsko będzie, że ty zabrałeś jego to ciało. Powinien się dobrze czuć. Ale mam takie pytanie. Jakie? Oddasz mi go później, nie? Oddam ci go, ale czy będzie on w dobrym stanie? Czy będzie dobrze się czuł? Tego nie mogę obiecać. Zmiennokształtność naprawdę boli. Ale chłopie, wiesz o tym, no bo nie miałem z nim zaplanowany dzisiaj film. A z racji tego, że ty jesteś, no to cóż, no nic za to nie mogę poradzić, że ty przejąłeś właściwie jego ciało. Ale słuchaj, jak chcesz, możemy zawrzeć współpracę. Zawrzemy współpracę, tylko zależy, o co chodzi. No bo wiesz co, bo patrz, dzisiaj gramy w Bedwarsy, nie? Tak. I generalnie te Bedwarsy, nie wiem, chyba wiesz, na czym polega ta gra generalnie. Coś wiem. Coś wiesz, no to idealnie. Bo patrz, musimy tutaj bronić naszego łóżka i ogólnie jest dosyć ciężko, bo nie oszukujmy się, są tutaj dosyć duże fokusy. Na przykład zobacz, tutaj idzie do nas żółty, a no, widzę właśnie. Moce, więc musisz go zabić. Zabij go, proszę cię. Jesteś silniejszy dużo ode mnie. A ja potrzebuję takiego osobnika, który będzie mnie bronił. Dobrze, więc zabiłem. Myślałem, że spadłeś, ale... Nie, super, spokojnie, to, nie spadłem. Ty jesteś jakiś nieśmiertelny? Chyba nie. Nie, nieśmiertelny nie jestem. Ale lubisz pomagać. Lubię pomagać. No to chodź tutaj do mnie. To poczekaj. Bo zaraz do nas przyjdą tacy niemili ludzie, jacy są żółci. Ale słuchaj, bo mnie tutaj biją. To dlaczego poczekaj, nie biją? Chodź, poczekaj na mnie. Niestety zginąłem, ale spokojnie, mogę się odrodzić zaraz. Jestem u ciebie. Mogę od ciebie poprosić jakieś surowce, bo słuchaj, no... Mam tylko to. Beny do gry. I słabo mi trochę idzie. Nie mam nic poza tym więcej, wiesz? A mam do ciebie jeszcze jedno takie pytanie. Jakie pytanie masz do mnie? A przeistoczysz się w jakąś inną postać jeszcze? A to musiałbym pomyśleć, tylko zależy, czy byś chciał. Ja bym bardzo chciał, ale nie wiem, czy twoi widzowie by chcieli. No to jeśli widzowie by chcieli, żebym przeistoczył się w inną postać, to muszą mi napisać. Napisać? Tak. A łapeczkę w górę też muszą zostawić? Muszą zostawić łapeczkę w górę jak nic. Ile muszą zostawić tych łapeczek? Muszą zostawić przynajmniej 50 łapek w górę. 50 mówisz? 50 kliknięć w górę. Ale nie zdradzisz mi tej postaci, nie? Nie zdradzę ci tej postaci. Kurczę, szkoda. Ale pokaż mi swoje umiejętności, mistrzu. Pokaż. Jestem bardzo ciekawy. Pokazać ci? To za chwilkę ci pokażę. Pokaż. Ja wierzę w ciebie, bo ty jesteś super mega jakiś bohater. Szczerze to powiem ci tak, Avengersów nigdy nie oglądałem, ale coś tam słyszałem, że jest tam jakiś taki gościu, który nazywa się oczywiście Ebony Maw, ale mogę mówić do ciebie Ebony, nie? Tak możesz mówić do mnie Ebony, możesz. O, dziękuję, naprawdę. Nie spodziewałem się, że nie urażę cię, jak będę mówił do ciebie w skrócie. W sumie to wiesz co, dogadujemy się dobrze. Ale zobacz, że nas próbują zniszczyć tutaj koledzy, żółci. Oni nas chyba nie lubią. Nie, wiesz dlaczego? Nie, dlaczego?
No bo zobacz, ja mam youtubera, a ty jesteś takim, wiesz, bohaterem. Nie? Ja wiem. Oni bohaterów strasznie nie lubią, bo bohaterzy zawsze mają jakieś takie silne moce i w ogóle. I oni się bardzo ich boją. Dlatego ich będą zabijali i będą fokusowali się, bo to są ludzie, nie? Tacy, którzy... Tak, wiesz, wiem właśnie. Oni nigdy nie doznali takiego właśnie szczęścia, żeby być takim super bohaterem. I mieć takie moce. A ty jesteś takim super, że wiesz... Wszyscy cię zaczną kochać, jak będziesz normalnie taki super władca. Chodź tu do mnie, chodź. Już chodź, jestem. Chodź, bo ja mam drewniany mieczyk. A mogę od ciebie poprosić surowce, bo... Nie mam surowców teraz sam. Kurczę, to bardzo słabo. Ale chodź, może... A masz kill off może? Czy nie? Kill off mam, kill off. Skoro masz kill off, to bardzo dobrze. To... Co ty na to, żebym ja poszedł zaatakować tego żółtego, a ty byś poszedł im zniszczyć... O kurczę, ej, on też ma jakieś supermoce. Też ma supermoce. Musimy uważać. Padłem przez niego. O nie. Widziałeś? On tak dziwnie odpycha. Co to może być? Ło, ale tutaj jakiś jeszcze jeden przyszedł. Dwóch jakichś przyszło niebieskich. Tak? Oni biegną do nas. Ja mam taki fajny pomysł, żebyśmy... Kurde, nie, oni nam drogę, most. Oni nam dobra, niech niszczą zniszczyli. Sobie, niech niszczą sobie. Nie przejmujmy się tym. My musimy tutaj żyć jak najdłużej. Pamiętaj. My się nie poddajemy. My zawsze jesteśmy tacy, którzy... Nie mam. Do końca. Kurczę, czekaj mordeczko. Słuchaj, bo oni do nas idą. Może zdążę się odrodzić? Dobrze, zabiłem. Pięknie. Nie mamy łóżka, ale zabiłem. Słuchaj, mordo, popatrz na mnie. Widzisz mnie? Widzę. Zobacz, to może tak w ramach podziękowania piąteczkę sobie walniemy. Co ty na to patrz? Patrz, tak, o. Cyk. No, o. Normalnie. Chłopie, jak my jesteśmy lepsi, no, normalnie. Wiesz, o co chodzi. Przyszedł do nas znowu ten niebieski. On w ogóle spadł, widziałeś? On się nas przestraszył. No. Bo pokazaliśmy im, że się nie poddajemy. A wiesz o tym, że niedługo nam łóżko zniszczą. W sumie już nam zniszczyli. Zniszczyli nam już łóżko. Kurczę, no przykro mi, chcemy, żeby to trwało długo, bo z takim fajnym osobnikiem, jakim jest oczywiście Ebony Mał, to... Hej, Mał za plecy, uważaj! Ojejku, zobacz, niestety. O nie, mój kolega, nie. Kumplu, zabił jaka mi szkoda, kumpla. Że tylko jesteś przez jedną arenę. O nie. Pograłbym z tą z chęcią dłużej. Naprawdę. Uwierz mi, że byłbyś wspaniałym przyjacielem. Tu, goni mnie. Kurczę, wierzę w ciebie, jestem duchem. Udało się, Brawo. Wow. Zabił go ruchem. Wow, jestem udało się. Niemożliwy, jak chłopie. Ja to zrobiłem, wow. To wszystko przez to, że wierzę w ciebie. Jest, udało mi się, wreszcie uwierzyłem w swoje moce. Wow, też bym chciał takie moce mieć, ale niestety, no nie jestem super bohaterem, ale chciałbym być, może kiedyś zostanę takim. Powinieneś kiedyś zostać, może ci pomogę. Chciałbym, może kiedyś będę odgrywał rolę w Avengersach, kto to wie. Może dostaniesz się kiedyś tam, zobaczysz, jeszcze wszystko przed tobą. Idą w kierunku twoim, nie poddawaj się, oni ci plecy robią, chłopie. O nie! Uciekaj! Golem, pomóż temu superbohaterowi. Nie. Dasz radę. Spróbuję jakoś uciec, ale nie mam tyle sił w nogach. O, widzisz? Nawet kurde... kichnąłem, bo wierzę w ciebie. Dajesz! Pięknie, jak to zrobił? Ładnie to zrobił, ładnie. Ładnie. Jeszcze raz chyba kichnę, wiesz? Dawaj, prychaj. Nie śmiej się ze mnie, no. Przepraszam, nie chciałem być niemiły dla ciebie. Dobra, chłopie, a teraz jak wygrasz tą arenę? No. Mam prota. Czekaj, no mów jeszcze raz. Mówię, że jak wygrasz tą arenę,
I nawet jak jej nie wygra, to wszyscy piszą w komentarzu: zajebisty film. Uuu. Bo wiecie, ten film był robiony totalnie na spontanie. No właśnie. W roli głównej tutaj Ebony Maw, którego Sebix tutaj odgrywa. Mhm. A ja tutaj byłem takim, można powiedzieć, luzakiem, który praktycznie nie zna zbytnio bohaterów Avengersów, nie oglądał tego ani razu, ale świetnie się przy tym bawiłem, odgrywając rolę takiego gościa, który po prostu nic nie ogarnia. Naprawdę. To tak jakbyś po prostu spotkał pierwszy raz i ta postać coś z tobą robiła, nie? To takie... Tak. Nie zagłębiajmy się w szczegóły, ale słuchajcie. Ja wiem, że wy takie filmy lubicie i one są... I praktycznie bez montażu, bo tego nie trzeba montować. To już samo w sobie jest śmieszne, co my robimy. A no my właśnie to robimy tylko i wyłącznie dla beki, bo wiemy, że dużo osób takich młodszych nas ogląda i robimy to też pod te młodsze osoby, ale starsza widownia też to ogląda i ogólnie eksplozja łóżek, Sebix tutaj został jeszcze, ale no jak to przegrasz, to i tak myślę, że należy się gratulacje za to, że podjęliśmy się takiego filmu. No właśnie. Mało kto zrobił film o Ebony Maw, bo większość to robi o tym Hulku, o Iron Manie. Kto tam jeszcze jest? Tam jeszcze była jakaś postać, ale nieważne, my zrobiliśmy coś innego. Troszeczkę odbiec od tego, co jest cały czas, teraz, czyli wiecie, te same postacie, nie chcieliśmy kopiować, Sebix tutaj sam wymyślił ten pomysł i jak ktoś zaczerpnie z jego pomysłu, to chyba Sebix raczej nie będzie zły. No raczej nie będę zły. Nie, bo to jest ogólnie takie luzackie dla nas. Jak to odcinek, to hej i ty. Zobacz, chyba ludzie się kapnęli, że to jest odcinek. I pozdrawiają. My również tutaj pozdrawiamy. Sebix, proszę cię, kończ to, bo ten film pewnie będzie trwał z pół godziny. Tak coś czuję. Ja też tak coś czuję. Dobra, gdzie ty jesteś? Bo ciebie obserwuję. Diamenty zbieram, wiesz? Diamenty zbierasz. Mam prota, bo mam prota 4 już. Wow, lol. To wiesz o tym, że niebiescy tutaj mury obronne robią. Ja mam prota 4 i się dobrze czuję. Ty się zawsze dobrze czujesz. To wiesz co? Na twoje zdrowie ja piję wodę. A bo będzie atak dłużków, dlaczego się budują? Aha, no to takie powiem ci, że średnie. Ale on chyba do ciebie biegnie. Dobrze, niech biegnie. On chyba do ciebie biegnie, nie, tak. Poddał się. O, dobra, wraca się. Nie, bo z kolegą biegnie. Czekaj. Ja mam golema, więc spokojnie. Ła. Atak duchów. Dobra, bij ich. Chłopie, dwóch na jednego to banda łysego. Tam jeden spadł prawie. Ale ty orasz. Ale ora, dobrze jest. Walczę do końca chociaż. Walczę do końca, dobrze jest. Dobrze masno jest, fest, masno jest. Zara ci. Patrz, i zaraz pewnie ten przyjdzie, nie? Patrz, on się cofa do... Gościu. Błagam cię, nie przedłużaj tej areny. O, wypadł. Wypadł. Ha. Ej, mordo. Wypadł. Szybko. Nie czekaj, bo teraz będą duchy, poczekaj. Widzę go. Chłopie, zobacz, biegnie. Ło. Co on zrobił? Nie wiem. Ty żyjesz jeszcze w ogóle? Nie. On ciebie goni. Dobra, trochę sfejkowałem. Nie, on refila zjadł, to niesprawiedliwe było. Ale i tak byłeś pierwszy, patrz, 12 killi. Wiem, GG.